Włóż mąkę do zamrażalnika. To najlepsze miejsce do jej przechowywania. Dzięki temu prostemu trikowi pozbędziesz się uciążliwego problemu. Weź opakowanie mąki, którą właśnie kupiłeś w sklepie, i przygotuj folię spożywczą. Owin nią starannie całe opakowanie, a następnie włóż mąkę w folii na dwa dni do zamrażarki. Warunki panujące w zamrażarce skutecznie niszczą jaja niechcianych gości, takich jak mole spożywcze. Ich obecność w kuchni to prawdziwa udręka, której trudno się pozbyć. Możesz się zastanawiać, co wspólnego z molami ma przechowywanie mąki w zamrażarce. Już wyjaśniam, nie chodzi o zamrażanie latających moli, lecz o zapobieganie ich obecności. W mące często mogą znajdować się ich jaja lub larwy. Zniszczyć je można w temperaturze powyżej 60 stopni lub poniżej zera. Dlatego warunki w zamrażarce są idealne, aby zapobiec wykluciu i rozmnożeniu się moli. Włożenie kupionej mąki na dwa dni do zamrażarki to sprawdzony sposób na uniknięcie tego problemu. Wymieszaj mydło z popcornem, a już nigdy nie będziesz mieć jednego problemu. To niesamowity trik, który pomoże wielu osobom. Weź patelnię i wlej na nią olej. Gdy olej się rozgrzeje, wrzuć kukurydzę. Po chwili gotowy popcorn przesyp do miski i poczekaj aż ostygnie. W międzyczasie weź mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Nie musi być go dużo. Następnie weź pojemnik i pokrusz do niego trochę popcornu. Teraz dodaj wcześniej przygotowane mydło i zasyp nim popcorn z sodą. Zamknij pojemnik i mocno nim wstrząśnij, aby wymieszać wszystkie składniki. Nasza mieszanka jest już gotowa. Sprawdzi się idealnie na mole spożywcze. Podczas jedzenia popcornu zjadają także mydło, co je eliminuje. Wystarczy nabrać niewielką ilość mieszanki i rozprowadzić ją w miejscach, w których mogą pojawić się mole spożywcze. Gwarantuję, że się ich pozbędziesz. Powieś na szafce w kuchni, a pozbędziesz się uciążliwego problemu. Wystarczy taki woreczek. Problemem w kuchni, ale nie tylko tam, są mole. Nikt nie chce, aby mole znalazły się w jego szafie z produktami spożywczymi czy w szafie z ubraniami. Mole spożywcze uwielbiają produkty sypkie. Jeśli się do nich dostaną, mąki, kasze czy inne produkty są od razu do wyrzucenia. Podobnie może być z ubraniami. Aby nie dopuścić do zagnieżdżenia się moli, trzeba zabezpieczyć szafki takimi woreczkami. Uszykuj sobie na początek jedną pomarańczę i jedną cytrynę. Weź zwykłą tarkę do jarzyn i zetrzyj z nich skórkę. I z pomarańczy i z cytryny. Przesyp starte skórki do miseczki i wymieszaj. Dodaj do tego kilka goździków. Dokładnie wymieszaj wszystko. Uszykuj cienką ściereczkę, nałóż na nią nasz miks. Złóż ją za rogi i zwiąż gumką recepturką. Zawieś taki woreczek między ubraniami, a będziesz mieć pewność, że żaden mol się nie zbliży. Możesz też wszystkie składniki włożyć do takiego woreczka. Taki woreczek w kuchni chroni zapasy spożywcze w szafce. Zapach cytrusowy z połączeniem goździkowym odstraszy mole. Ta pięknie pachnąca kompozycja będzie nie do zniesienia dla uporczywych owadów. Dzięki temu prostemu trikowi możesz cieszyć się czystym i wolnym od moli domem. Podziel się tą wiedzą z rodziną i przyjaciółmi, aby wszyscy mogli chronić się przed inwazją tych szkodników. Wymieszaj kulki na mole z goździkami. Nie uwierzysz w rezultaty. Moja mama tak robiła. Jej metoda jest bardzo prosta. To prosty domowy przepis. Do garnka wlej 250 ml wody. Do mikstury wykorzystasz składniki, które zapewne masz w domu. Między innymi goździki. Wsyp do wody sporą garść goździków. Ta przyprawa doskonale działa na wszelkie insekty. Mole, muchy, komary, pluskwy, a nawet kleszcze, nie lubią ich zapachu. Zagotuj goździki, woda zacznie zmieniać kolor na lekko brązowy. Wyłącz kuchenkę i pozostaw garnek pod przykryciem do ostudzenia. Kiedy zaczyna się robić ciepło, różne owady zaczynają pojawiać się znikąd. Goździki skutecznie je odstraszą. Kiedy woda lekko ostygnie, wlej 200 ml octu. Ocet doskonale dezynfekuje powierzchnie, na których pojawiają się owady. Skutecznie też odstrasza wiele z nich. Jego zapachu nie lubią muchy i mrówki. Działa nawet na mszyce. Dodaj kulki na mole. Odstraszają nie tylko mole. To skuteczny sposób na wiele innych owadów, w tym na rybiki cukrowe czy na karaluchy. Nie tylko owady nie lubią ich zapachu. Wiele zwierząt też unika miejsc, w których te kulki poczuje. Jeżeli masz alkohol, dodaj 200 ml do mikstury. Mieszanka będzie dłużej trwała. Przelej ją do butelki z dzióbkiem i używaj jej na tarasie, w domu, w garażu czy domku letniskowym na działce. Możesz też użyć jej jako odświeżacz do różnych miejsc. Przelej do małej buteleczki i postaw w miejscu, gdzie chcesz pozbyć się owadów i robaków. Jeśli to zrobisz, mole mrówki i karaluchy uciekną z Twojego domu. Już nigdy nie będziesz miał robaków w kuchni. Jeśli zobaczysz mole spożywcze, od razu działaj. Te owady potrafią zalęgnąć się wszędzie, gdzie mają sucho i jest sporo pożywienia. Przygotuj miskę i weź trochę zmielonej kawy. Trzy łyżki będą idealne. Kawa wydziela intensywny zapach, który odstrasza insekty, zniechęcając je do osiedlania się w szafkach czy spiżarniach. Weź kilka liści laurowych i pokrusz je na mniejsze kawałki. Liście laurowe również działają jako naturalny repelent dzięki silnym olejkom eterycznym, które owady omijają szerokim łukiem. Dodaj jeszcze łyżkę mielonego pieprzu. Pieprz zawiera piperynę, która drażni owady. Pieprz nie tylko odstrasza insekty, ale także zakłóca ich zdolność do komunikacji i orientacji. Zawiń wszystko to w paczuszkę i ponakłuwaj. Rozłóż w różnych miejscach. Mrówki, muchy, mole czy mszyce unikają miejsc, gdzie poczują te przyprawy. Umieszczenie ich w miejscach, gdzie występują owady, pomaga zabezpieczyć żywność przed szkodnikami. Zalej kulki na mole płynem do płukania tkanin. Ten trik sprawi, że zaoszczędzisz pieniądze. Nie będziesz już ich tyle wydawał. Do tego potrzebujesz kulki na mole. Małe opakowanie takich kulek wystarczy. Wyjmij tylko trzy kulki. Weź kawałek ręcznika papierowego, połóż na nim kulki na mole, zawiń je i rozbij młotkiem kuchennym nasypki proszek. Przesyp rozdrobnione kulki na mole do sporej miski, takiej, której używasz do czyszczenia lub prania. Wlej litr ciepłej wody. Wymieszaj proszek, aby się rozpuścił. Dodaj 150 ml octu spirytusowego. Wlej dwie miarki skoncentrowanego płynu do płukania tkanin. Wtedy jego przyjemny zapach będzie intensywniejszy. Dodaj jeszcze trzy łyżki płynu do mycia naczyń. I to wszystko. Wlej jeszcze tylko kolejny litr wody, przelej płyn do dużej butelki dwulitrowej. W zakrętce zrób otwór, ułatwi to używanie płynu. Ten płyn jest najlepszym płynem do mycia podłóg, i to prawda: myje, czyści i dezynfekuje. Pozostawia też przyjemny zapach. Ale największą zaletą tego płynu są kulki na mole. Dzięki nim mikstura odstrasza wszystkie insekty, nie tylko mole. Zapach tych kulek odstrasza też pluskwy, rybiki, a nawet myszy. Nie musisz już kupować drogich płynów do podłogi. Nie musisz też kupować dodatkowych produktów odstraszających owady i gryzonie. Wystarczy ten domowy płyn. Możesz go używać na wszystkie podłogi w domu, zwłaszcza na podłogę w łazience, kuchni czy przy drzwiach wejściowych. Jestem pewna, że ten płyn przyda ci się najbardziej.